Znowu pan 7. Dalszy ciąg w Factorio. Leniwy skurczybyk. Dobra, jestem troszkę w innym miejscu niż skończyłem, ponieważ w międzyczasie ogarniałem troszkę fabrykę. Chciałem ogarnąć naszą produkcję żelaza, które póki co stoi, ponieważ nic nie badamy. Dobra, to bierzmy pierwsze zlewy z brzegu. Pancerz modułowy. To będzie jeszcze lepszy pancerz, ale dobra. Niech pójdzie. A w międzyczasie był tu całkiem hardkorowy atak obcych się pojawił. Zniszczył tutaj jedno działko, tylko jedno zostało na straży. A potem zaczęli niszczyć silniki parowe, zniszczyli z 5, zanim zdążyłem tutaj przyjść i ich odeprzeć. Okazało się, że tutaj pojawiła się baza obcych, którą już zniszczyłem. Bo obcy rozprzestrzeniają się. Co ileś tam 10 minut obcy wysyłają grupę zwiadowców, która szuka wolnego miejsca, żeby założyć nową bazę. Jeżeli znajdą takie miejsce, to założą bazę. I oni akurat tutaj założyli, bo było wolne miejsce. Jeszcze jest jedna rzecz, byli blisko źródła zanieczyszczenia. Ponieważ bazy obcych wsysają zanieczyszczenie i dzięki temu szybciej produkują jednostki. Więc jak oni tutaj mieli blisko bazę, wsysali, to potem całkiem spory atak potrafili przypuścić. Tam było chyba z dwóch czy trzech nawet średnich. Do tej pory tylko małych spotykaliśmy, więc z tymi średnimi było troszkę problemu. Ale dobra, na razie już ogarnięte. Stwierdziłem, że nie jest że walka z obcymi nie jest na tyle ciekawa, żeby to pokazywać. Więc to nagrałem po prostu. Nie nagrywałem tego. Dobra. W międzyczasie pojawił się mały problem z miedzią. Przerobiliśmy wszystko na lepsze przetapiacze, to przy dużym zużyciu miedzi zaczyna ich jej brakować, więc dostałem trochę parę kopaczy. Dobra. Logistyczne postaci, nie wiem. Mobilne akumulatory. Dobra, no to jeszcze wytłumaczę. Dobra. Teraz chcemy zacząć. Dobra, gdzie jesteśmy atakowani? Tutaj, tak. A tam na razie jedno działko wystarcza. Ci obcy nie wsysają aż tak dużo zabezpieczenia, więc ich ataki nie są póki co takie groźne. Ale tamci obcy, oni byli groźni. Ale dobra. Zacznijmy produkcję niebieskich pakietów naukowych. Okej, okay, bramy, niech będzie. Myślę, że będziemy to produkować gdzieś tutaj. Będziemy potrzebowali całkiem długą linię. Aż tutaj potrzebowaliśmy 5 fabryk, tutaj potrzebowaliśmy 6 fabryk, tutaj potrzebujemy 12 fabryk, żeby zachować tempo z resztą pakietów. Okej, okay, dobra. Więc może już zacznę sobie projektować tutaj. Dobra, tutaj nasza będzie szyna z plastikiem. Stamtąd będziemy musieli przeciągnąć czerwone pakiety, ale spoko. Nie ma z tym problemu i skoczyły mi się automaty chyba produkcyjne. No to wezmę cały stack. Cały stack wziąłem? Nie. Dużo więcej wziąłem. Dobra. Coś tutaj blokuje? Nie. To się produkuje w swoim tempie. W sumie tobie brakuje stali, co? Tak, tutaj muszą być szybkie podajniki, bo małe nie wyciągają. Okej. Okay. Powinno dużo szybciej iść. No i dobra. Zaplanujmy sobie naszą linię produkcyjną. Potrzebujemy 12 maszyn. Do czego dużo tu potrzebujemy rzeczy? Potrzebujemy dwóch pasów. I nie potrzebujemy ich w zbyt dużych ilościach. Dobra, Noctowizja. Noctowizor. Okej, dobra. Te rzeczy, które ostatnio odblokowałem, między innymi przenośny akumulator, Noctowizor. Jeszcze odblokowaliśmy bodajże wspomagacze ruchu. To są rzeczy, które możemy sobie wkładać do pancerza modułowego, który już odblokowaliśmy. Kiedy zbudujemy sobie ten pancerz modułowy. Gdzieś tu był.
Ciężki pancerz, tak, pancerz modułowy. On będzie miał w środku miejsca, w których będziemy mogli wstawiać ulepszenia postaci. Między innymi to właśnie będzie przyspieszenie ruchu. Tutaj możemy wstawić, co to jest, noktowizja, tarcza energetyczna. Więc niedługo się tym zajmiemy. Przy okazji mogę sobie zrobić już ten pancerz modułowy, bo on ma w ogóle lepsze statystyki. Więc, ale to za chwilę. Dobra, ale póki co bierzemy noktowizję. Więc tak, chodzi o to, że on będzie potrzebował tylko trzy surowce jakby włożyć na 12 sekund, więc po prostu nie potrzebujemy tutaj żadnego wydajnego pasa. Więc możemy sobie zrobić prostą linię po 6 fabryk z jednej strony i ta linia powinna zdecydowanie być w stanie zasilić wszystkie fabryki. Dobra. Noctowizja zbadano. Sieć sterownicza. To są ciekawe rzeczy, które zbyt często się nie zagłębiam. Generalnie sterowniki arytmetyczne oraz przełączniki pozwalają w sposób automatyczny sterować niektórymi rzeczami. Powiedzmy łączyć fabrykę z skrzynką. Jeżeli w skrzynce znajduje się ileś czegoś, to fabryka produkuje albo nie. Okej, raczej zbyt często z tego nie korzystam, ale jedziemy dalej, żeby tylko zbadać. Dobra, zrobię troszkę miejsca z góry i z dołu. 2, 3, 4, 5, 6. Czy chcę jechać do 12? Nie, tak będzie ładniej wyglądać. Dobra. Tutaj będziemy zapodawać rzeczy. I tutaj jedne, tutaj drugie. Tutaj będzie druga linia. To będzie nasza produkcja pakietów naukowych. No i dobra. Potem je będziemy musieli wysyłać do góry. Dobra, więc produkcję czerwonych płytek elektronicznych już mamy. W takim razie musimy produkować jeszcze silniki oraz elektryczną wiertnicę górniczą. Potrzebujemy 12 na 12 sekund, czyli każdej z nich potrzebujemy jedną na sekundę. Tak? O ile się nie mylę. No, wygląda to, że tak. Więc dobra, zacznijmy od silników. Okej, dobra. Cysterna kolejowa. Jest cysterna, to podłączamy ją do pociągu. Ona wozi płyny. To jest również nowość w patchu 15. W patchu 14, jeżeli chcieliśmy przenosić płyny, to musieliśmy je beczkować i przewozić jako zwykły towar. Tutaj można od razu ładować płyny do cysterny. Ona działa prawie jak zbiornik wody. Czy płynów. Dobra, więc jedziemy dalej. No i dobra. Więc potrzebujemy wszystkich jedną na sekundę. Dobra, zacznijmy od silników. Silniki powinny być chyba w półproduktach, co? Czy w produkcji? Tak, jest tutaj silnik. Okej, więc on się produkuje 1,10 sekund, więc jeżeli chcemy 1 na sekundę mieć, to potrzebujemy aż 10 fabryk. Okej, a jak to wygląda z wiertnicą? Tutaj jest jeszcze gorzej. A nie, 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 tutaj jest dużo lepiej, bo tylko 2 sekundy, więc dwie fabryki powinny starczyć. Ale w każdym razie potrzebujemy 10 fabryk silników. Tak. I to będziemy wymagali 20 rur na sekundę i 20 kółek zębatych na sekundę. Kółka zębate robią się w tempie 2 na sekundę. Więc będziemy potrzebowali chyba również 10 fabryk. Nie, 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 nie. Bo będziemy potrzebowali 10 na sekundę. Nie, 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 nie. Nie potrzebujemy tak 10 na 10 sekund, więc będziemy potrzebowali jedno żelazne kółko na sekundę.
Więc jedna powinna wystarczyć. Ponadto będziemy potrzebowali 20 rur na 10 sekund, więc będziemy potrzebowali 2 rury na sekundę. I jak to jest z rurami? Więc również jedna fabryka powinna wystarczyć. Okej, dobra. Wygląda na to, że również możemy to w podobny sposób zorganizować. Pomyślmy. Zrobimy to tak. Trochę miejsca zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. I w ten sposób. Nie wiem, czy podajnik będzie wyrabiał, ale zobaczymy. Dobra. Więc tak, tutaj będziemy produkować żelazne kółka. Tutaj będziemy produkować rury. Tutaj chcemy produkować silniki. Dobra. I będziemy je pewnie na zewnątrz wypychać, co? Chyba tak by było najprościej. Dużo potrzebujesz stali, nie. Najwięcej rur będziemy potrzebować. Dobra. Więc tak. Robię sobie w ten sposób. Pobierzmy od razu żelazo. Żelazo będę sobie w ten sposób dostarczał. Okej, to już ostatni był. Ten, dobra, to jeszcze dalej pójdę jeszcze na samą górę, żeby wyciągnąć z tamtej skrzynki. Tak. No i dobra, i wracamy. Myślę, że jeden dopływ żelaza powinien nam wystarczyć na obie rzeczy. Okej. Zobaczmy, tutaj potrzebujemy dojścia. Co chcemy teraz? Sygnalizacja kolejowa. Czemu by nie? Dobra, to możemy troszkę wyżej puścić. Aż tutaj by nas blokowało zejście z miedzi. Okej. Rozdzielacz, zejście tutaj. I tutaj, że postawiamy dwa podajniki. Okej. I myślę, że tutaj również doprowadzimy stal. Po stali potrzebujemy dwa razy mniej. Znaczy, żelaznych kółek zębatych potrzebujemy dwa razy mniej niż rur. Dlatego wolę, żeby tutaj było więcej rzeczy. Chociaż nie powinno to w sumie mieć różnicy, ale dobra. I tak. Dobra, to potrzebuje tylko po jednej jednostce na sekundę, więc niepotrzebne to będą nam szybkie podajniki. Zbierzemy tak. Tak. I czerwone. W ten sposób, fajnie. Dobra, podłączmy to już może do prądu. To chcemy podłączać, myślę, że tak. Okej.
A możemy jakąś... duży... Tak, duży słup zrobić na to i powiedzmy tutaj... Powiedzmy tak, o. No i dobra. To już leci jedna rzecz. Teraz potrzebujemy podłączenia ze stalą. Dobra, pola logistycznego wywozu. Tak, to również wytłumaczę, jak będziemy z tego korzystać, co to jest. A tutaj potrzebujemy stali. Tak. Okej. I stal będzie tutaj lecieć, ale nie, chwila. Musi od góry wlecieć. Dobra. To już wszystko? Tak. Źle poustawiałem te długie. Brat, naprawmy to. No dobra. Nasza produkcja ruszyła. Okej. No, dobra, w sam raz miejsce tutaj zostało. Ale dobra. Robimy jeszcze odpływ. Tak. Prąd do tego. Okej. Dobra, i mamy drugą z rzeczy potrzebną do produkcji pakietów. Dobra. Dobra, jeszcze tutaj podajniki. Dobra. No, okej, dobra. Żeby było symetrycznie. O, wygląda na to, że słupy mi się kończą. Tak samo jak badania. W sam raz, ponieważ niedługo będziemy już mieli niebieskie badania dostępne. Dobra. Teraz potrzebujemy jeszcze wiertnicę. Tego potrzebujemy koła zębate oraz żelazne płytki i układy elektroniczne. Okay, myślę, że zbuduję tutaj linię na to. Ponieważ nie będzie ona wymagała zbyt dużo miejsca, potrzebujemy tylko dwie fabryki. Zobaczmy, czy każda potrzebuje własnego kołka zębatego. Więc tak, każda z nich potrzebuje 5 kołek zębatych na 2 sekundy. Kółka zębate produkujemy... Przez 2 sekundy wyprodukujemy 4 razy... 4 razy... 4. Tak. Więc każda potrzebuje własnej oraz jeszcze troszkę. Okej, czy my się tutaj zmieścimy w ogóle z tą linią? Dobra, wezmę tego słupów. I tak, będziemy potrzebowali własną linię żelaza. Wezmę w ten sposób. Dobra, w sumie niech to sobie wpada tędy. Nie będzie mi nic szkodzić. No
Żelazne koła zębate będziemy zapodawać bezpośrednio. Dobra, siła rażenia amunicji loftkowej. Tak, nie mam żadnych strzelb, nie robiłem. Nie są mi na razie potrzebne, więc mało przydatne, ale dobra. Żeby ruszyć badania do przodu. A właśnie, czy to tu wcześniej było? Chyba było. Dobra. Ważne. I trzeba jeszcze układów elektronicznych. Dobra, i żelaznych płytek będziemy potrzebowali dużo. Więc fajnie, żeby było to na osobnej linii. Dobra, zobaczmy, czy tak po prostu zadziała. I tak. Sobie mogę tutaj małe spaghetti zrobić. Tutaj zapodawał układy elektroniczne. To nie. Układy muszę zapodawać od dołu. Ponieważ musimy mieć bezpośredni dostęp do tej linii, ponieważ będziemy potrzebowali dużo płytek. Więc tak zrobimy. Rach, ciach, rach, ciach. Ciach to będą kółka zębate, a rach to będzie rach, ciach. Dobra, to jeszcze jeden. Dobra. Czu, czu, czu. Musieli przenieść plastik. Ale dobra. Zrobimy w ten sposób. I poczekamy, aż tutaj spłynie. Chociaż może to trochę zająć, ponieważ nie produkujemy układów. To dobra, możemy sobie układy tutaj magazynować. Magazyn układów również nam się na pewno przyda. Powiedzmy zwykłym podajnikiem. I tak, tutaj zapodamy zielone układy. Chyba tutaj nie ma nic na drodze. Okej. No i dobra. Tutaj będą trybiki. A tutaj będą wiertnice. Dobra, troszkę już ubywa plastiku z nimi. Jeszcze gdybyśmy zrobili tak, by dużo szybciej go ubyło. No i dobra. Szybkie podajniki tutaj. Na to, że kolejny stack ich zużyłem. Sporo ich ostatnio użyłem. Okej. To szybkie podajniki w ten sposób. Ile potrzebujesz zielonych? 3 na 2 sekundy. Więc mały podajnik wystarczy. Dobra. I jeszcze prąd. No i świetnie. Czekam jeszcze, aż ten plastik zejdzie. Nie tak. Tak.
I tutaj zrobimy linię odprowadzającą. No i zaraz. Już powinniśmy mieć wszystko. Okej. Dobra. Nie, to tak miało lecieć. Dobra. Trochę tu mało miejsca się zrobi na plastik, ale... Ale przeżyjemy. Myślę, że dwie linie na plastik powinny zdecydowanie wystarczyć. Okej. Robimy w tym kierunku. Kasujemy te dziwne rzeczy i te podłączamy z powrotem. No i ładnie. Mamy naszą linię z silnikami. Czemu ty wy się nie budujecie? Dlatego. Chwila. A znowu muszę je skasować, co? Tak. Tak samo ty. Ty również. No i dobra. Myślę, że zostawię sobie tutaj jeszcze troszkę miejsca. Bo z pewnością kiedyś będę chciał zbudować sobie dodatkowe silniki do produkcji, nie tylko na badania. Więc może zobaczmy. Jeszcze trzy miejsca sobie zostawię. I obkrążę tak w ten sposób. Ponieważ silników będziemy potrzebowali jeszcze do konstrukcji robotów. Okej. Może trochę za mało miejsca. Dobra. Tutaj chcemy przejść pod tym. Bla, bla, bla. Tak. No i dobra. W takim razie te rzeczy będziemy zapodawać z tej strony. Okej. A pakiety będą przechodzić z tamtej. Dobra, świetnie. Tak, tylko jeszcze musimy się pakietami przebić. Czy nie pakietami, tylko układami. A właśnie. Jeszcze jedna rzecz. Badania, a tak, tak, dalej. Idziemy z badaniami, przenośne ogniwo słoneczne. Również nam się przyda. Czego potrzebujemy do miotacza ognia? Miotacz ognia. Potrzebujemy militarystycznych wojskowych pakietów naukowych. Dobra, to jest trochę problem, ponieważ wojskowe pakiety naukowe zżerają masę surowców. A miotacz ognia przydałby nam się do naszej sytuacji tutaj. Właśnie mam parę rudarów, to ustawię tam przy okazji. Ponieważ tak, jesteśmy w połowie magazynu mazutu i nafty. Póki co nie możemy coś z niej robić. Nic. Na szczęście produkujemy nadmiar gazolu. Jak na naszą produkcję plastiku. Więc to nie jest jeszcze problem. Tak, gdybyśmy mieli miotacz ognia, moglibyśmy produkować amunicję, znaczy napalm. To wymaga właśnie tylko nafty i mazutu. Więc moglibyśmy dużą ilość nafty i mazutu przepalić na amunicję do miotacza ognia, która również by się przydała. Ale póki co, w sumie jeszcze nie ma problemu, a my
duży magazyn gazolu i mazutu i nafty jeszcze. Również mamy trochę miejsca, dobra. Paralogistyczne postaci 2 jeszcze u mnie. A właśnie, tutaj jest działko, to postawię tutaj również radar. Aż chcę mieć możliwość szybkiego wglądu na to, co tu się dzieje. Voila. Okej. Okay. Czy to się dzieje? Chyba nie. Obcy się rozplemiają. Właśnie, już możemy sobie zbudować samochód, skoro mamy produkcję silników. Myślę, że to niedługo zrobimy, ale... Teraz dokończmy produkcję pakietów niebieskich. Więc tak. Zróbmy tutaj od razu zejście z linii. Ciach, ciach. Okej. Troszkę tutaj zaspagecimy. Myślę, że nikt się nie obrazi. O, dobra. Przejścia podziemne mi się skończyły. A szczęście mam ich cały magazyn. Tak, takie rzeczy są bardzo fajne. Przy moim pierwszym podejściu z Factorio dosyć długo zwlekałem z automatyzacją takich rzeczy i często musiałem je non-stop musiałem je budować w ręce. Okazuje się, że automatyzowanie takich rzeczy jest całkiem fajne i przyjemne. No i dobra. Niebieskie pakiety naukowe wszędzie. I tak, po kolei, jak już mówiłem, nie potrzebujemy tutaj szybkich podajników, ponieważ one budują się 12 sekund i wymagają tylko po jednej sztuce rzeczy. Podajniki masowe. Podajniki masowe, tak, nowy rodzaj podajników. Blokujmy to sobie. Podajniki masowe mają to, że przenoszą wiele sztuk towaru na raz. Tak, standardowe podajniki na początku przenoszą tylko po jednej sztuce każdego towaru. Później się to zwiększa. Ale podajniki masowe od razu robią coś takiego, że pobierają wiele sztuk towaru. Przydaje się to przy przenoszeniu towarów pomiędzy dwiema różnymi skrzynkami. Okej, dobra. Produkcja ruszyła, jak słychać. Jeszcze zrobimy sobie odpływ. Wow, znowu zrobiłem wystarczająco miejsca. W sam raz. Ale szybko się zużywam te żółte pasy. Znaczy, że fabryka się rozrasta. Dobra. Wezmę zapas. Dobra. Dobra, i szybko tutaj połączmy. Myślę, że tak. Okej, może kratkę dalej. Tak. Chcemy to aż tam doprowadzić. Okej, czy możemy się tutaj jakoś przebić? W sumie możemy. Jak nas za to nie zabije. Tak, tak. Okej. To tak to zrobimy. Światło postawimy tutaj. Światło musi być. A! Spryciarz, dobra. Nie postawiłem wyjścia. Tu również nie potrzebujemy szybkich podajników.
Tylko raz na 12 sekund będę musiały przenosić. Okej, dobra, szybkostrzelność amunicji. A jeszcze tutaj. Tak i tak. To będzie troszkę dłuższa linia, ale nic nie szkodzi. No i dobra. Zakręćmy się tutaj. Może tak, trochę za daleko. I bach. Dobra. Musimy dodać linię czerwonych podajników teraz. To będą wychwytywały te nowe. W ten sposób. Dobra. I zasilanie do nich. To jest wszystko ok, dobra, wszystko ok. No dobra, one już dalej będą podawały wszystko. Tak, tylko jeszcze musimy rozpocząć badanie czegoś, co będzie to wykorzystywać. Ok, wiecie co, teraz one będą miały więcej do podawania, te dalsze. Co może pozamieniajmy je na szybkie. Okej. Okay. Dobra, zbadajmy sobie coś od razu z niebieskimi. Czyli automaty produkcyjne. Potrzebujemy automatyzacji C3. Nie, to nic więcej jeszcze. Tego jeszcze nie zbadamy. Dobra, to co chcemy zbadać? Prędkość badań na przykład. Albo coś jeszcze. O, zaawansowane przetwórstwo ropy naftowej. To nam się przyda. I bach, poszły niebieskie. Piękny widok. Jeszcze tutaj będziemy ładować wojskowe. A czy tutaj wszystko pracuje dobrze? Trochę mnie dziwi, że cały czas jest więcej zielonych niż czerwonych. A to jedyne wytłumaczenie mam to, że zielone mają większy zapas. Okej, dobra, to wymaga więcej czerwonych i zielonych niż niebieskich, dlatego tak nagle zniknęły z podajnika. Tak, to ta liczba laboratoriów jest zdecydowanie więcej niż potrzebujemy. Okej, dobra, to może wiecie co, na koniec odcinka zbudujmy sobie samochód. Potrzebujemy do tego płytek, stali i silników. Powinienem złapać parę w międzyczasie. Dobra. Mamy samochód. Samochód sobie ustawimy tak. Samochód jest bardzo uniwersalny. Potrafi jeździć na wszystko, między innymi na węgiel. I ma bardzo fajne działko. Nasze działko, tak, SMG, karabin półautomatyczny, ma zasięg rażenia 18 i obrażenia 15. Teraz to działko ma zasięg 20 i obrażenia 22. Więc 18, 15, 20, 22. I z tym samochodem powinniśmy już nie mieć problemów w rozwalaniu średnich tych, jak to się nazywały? Tak, średnich wijów, czy węży, czy jak to się nazywało. Dobra, w następnym odcinku myślę, że wybiorę się na mały rekonesans po okolicach, odwiedzić naszych sąsiadów, powiedzieć im, jak bardzo ich cenimy, ich sąsiedztwo, jak bardzo ich kochamy i tak dalej. A póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!